No to jak wygląda ten mój baniak po 6, 7, 8, 9 miesiącach nic nie robienia, umierania i po prostu ogólnego wyrąbania na to, co się w nim dzieje? No tak, chcieliście filmik, no to rzucam wam, jak ten mój baniak wygląda. Tak, z takich kwestii, wow, no to nie udało mi się zabić ani tego meriofilum, tego żółtego, które, no tak, nie do końca jest żółte, ale to pewnie przez też trochę przez świetlówki Aquaela. Nie udało mi się zabić toniny meta, nie udało mi się zabić Toniny fluvitalis, Henika nie udało mi się zabić, Rotali Araguai, Rotali Makrandry. No ogólnie dużo rzeczy mi się nie udało zabić w tym akwarium, pomimo tego, że było tu praktycznie wszystko, począwszy od sinicy, glutów zielonych, które zajmowały wszystkie rośliny, nawet już nie tylko podłoże, tylko rośliny. Potem była plaga tych czarnych włosów, czyli no szybko, jak to się zwie. Widzicie, nawet już mi terminologia wyleciała z głowy. Czarnych włosów, czyli plaga krasnorostów nawzajem z plagą zielenic, pyłu meszkowego, pyłu meszkowego na szybach, który zmienił się we włosy, pyłu włoskowatego na roślinach i tak dalej, i tak dalej. No ale widzicie, z całych sił niestety próbowałem, ale niestety akwarium nie chciało się wykoleić. Przypomnę tylko, że to jest zbiornik postawiony na 50-50 substracie, czyli mniej więcej 50% było starego, przypłukanego substratu. Drugie 50% to był substrat nowy, dosypany, Master Soil QD. No i tak, jak widzicie, tak to się dzieje. Amani senegalensis też nie udało mi się zabić. Nie wiem w sumie, czy to dobrze, czy niedobrze. Jak widzicie, z jednej platki zrobiły się multum platki. No i tak to generalnie wygląda. Także jakbyście chcieli więcej filmów na kanale, no to dajcie łapkę, walnijcie dzwoma, skomentujcie, czy chcecie więcej filmów i tak dalej, bo no, ja w sumie na razie nie mam ciśnienia, że tak powiem, na to, żeby nagrywać, ale jeżeli będzie duży odzew, zainteresowanie i życzenie, że chcecie, no to oczywiście takie filmiki pojawią się na moim kanale. Póki co z rzeczy takich jeszcze technicznych, no to wysiadła mi świetlówka 4x60, 60 W, chyba były 60 albo 65, już nawet nie pamiętam. Nie, 4x54, o 4x54. Został mi jeden kanał z jedną świetlówką, więc świeci cały czas, niezniszczalna. Pierwsza świetlówka, jaką lampa właściwie z dwoma świetlówkami 2x54, jaką kupiłem, i ona już ma chyba 6 albo 7 lat i tylko ona mi została. Dwa kanały cały czas świecą, i do tego jeszcze 2 razy Aqua L Lady Slim. No nie będę się wypowiadał na temat jakości tego światła, ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, więc tyle w kwestii tego tematu. Reszta została taka sama. Nawożenie, nawet wam nie powiem jakie, bo nie wiem. Nie wiem szczerze, jak to nawożę, co nawożę na razie. Po prostu coś tam leję, podmianka raz w tygodniu. 60 litrów RO wlatuje. No i tyle.
pH widzę 59, temperatura 24, CO2 sobie daje na tyle, że jest jasno zielony, indykator na 30 ppm, także wszystko teoretycznie powinno się zgadzać. Ewentualnie mogę Wam jeszcze zmierzyć TDS, jak mi się uda. TDS pewnie będzie wysoki, bo tu jest dosyć duże parowanie wody, więc trochę tego, trochę tych różnych syfów w wodzie zostaje. Ile tutaj jest tego TDS-u? 350. 350. Tyle wychodzi. TDS wychodzi 350. Także tak to jest. Z tym zbiorniczkiem teraz. No jak wspomniałem, jeżeli chcecie, żeby filmików było więcej, żeby się pojawiły na kanale, to zachęcam do komentarzy, łapkowania i walnięcia dzwona, żebyście byli na bieżąco. Tymczasem, Borym, Lasem. Do następnego. Cześć.